Witam, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Kröning. Nazwisko mam holenderskie, bo już od 26 lat mieszkam w Holandii. Zajmuję się regresją niehipnotyczną. Tak naprawdę dzisiejszy wykład będzie o tym, o odkrywaniu, że o praktycznie sięganiu po własne, po nasze tak jakby zakurzone zdolności czy talenty. Chodzi o to, co ma regresja z tym wspólnego. Tak naprawdę regresja nie jest czymś, wracaniem się z powrotem w czasie tylko dla na przykład dla naszego widzimisię albo dlatego, że mi się bardzo podobało, żeby zobaczyć, czy jestem Kleopatrą, czy byłam jakąś księżniczką, bo niestety najczęściej w taki sposób to się nie wydarza. Jesteśmy najczęściej prostymi, zwykłymi ludźmi, czasami może mamy rzeczywiście jakieś wcielenia takie bardziej, no nie wiem, kasztelan, czy jakieś naprawdę znani ludzie, ale to nie do rzeczy. Czemu wchodzimy praktycznie w regresję, na przykład, żeby odkryć te swoje ukryte zdolności, talenty? Wchodzimy po to, że tak naprawdę ta przeszłość, którą kiedyś doświadczaliśmy, ta osobowość, którą byliśmy, jest teraz w nas, tu i teraz jeszcze obecna. Czyli ja nie wprowadzam ludzi, bo ja na przykład nie pracuję z hipnozą, ja pracuję z transem. Czyli trans jest praktycznie... Jakbyście na przykład czytali książkę i byli na niej bardzo skupieni i nagle czy partner, czy dziecko ciągnie za rękę, mówi, słuchaj, już cię 3 razy wołałam, bo zupa już gotowa. Czyli trans jest praktycznie niczym innym, jak tylko ogromnym skupieniem się na samym sobie, na swojej własnej historii. Tylko takiego rodzaju transu używam. Jaka jest różnica pomiędzy na przykład hipnozą? Hipnoza jest praktycznie głębszym transem, a ja akurat wykorzystuję tak zwaną eliptyczną jaźń, czyli takie rozdwojenie jakby, takie zdrowe rozdwojenie jaźni, że wiemy, że na przykład jesteśmy tą osobą tu i teraz, ja jestem tą Małgosią, ale ja w tym samym czasie też wiem, że ja jestem na przykład tą 5-latką, która przeżywa coś bardzo intensywnego albo kimś w innym wcieleniu. Tak naprawdę to ja nawet ludzi nie wprowadzam w trans, tylko jak ich wyprowadzam z transu, bo ludzie są w transie swojego własnego problemu. Jak przychodzą i ktoś na przykład przychodzi i mówi, o Boże, jestem strasznie zdenerwowany, no to jak dla mnie to jest fantastyczne. Mówię, im bardziej, im większa emocja, im większe zdenerwowanie, tym łatwiej nam się pracuje. Bo tak naprawdę, kiedy jesteśmy najbardziej zmotywowani? Jesteśmy najbardziej zmotywowani, jeżeli coś tak naprawdę nam już okropnie przeszkadza. Bo jeżeli coś tak naprawdę nie przeszkadza, no to po co, tak? Ja miałam kiedyś panią, która przyszła, troszeczkę musiała czekać, żeby się umówić, przyszła, chciała przestać palić. No i przyszła, mówi, wiem co, ja już przestałam palić. No to się pytam, no to z czym przychodzisz? No nie wiem, mówi, no i zaczęła w pewne cię wymieniać pewne rzeczy, które on, nie, ale już to zrobiłam, to miałam. W danym momencie ja poczułam, bo ja dodatkową pracę miałam kiedyś jako coach, żeby muszę w jakiś sposób ją ruszyć, no bo jeżeli jej motywacja będzie taka, że a to ja tak naprawdę nie wiem, no to proszę mi wybrać i to jest ciężko, bo naprawdę motywacja, praca z lekkim transem jest najlepsza i w regresji, jeżeli ktoś jest zmotywowany, już mu po prostu tak przeszkadza, tak ma dosyć, że on wtedy naprawdę, dobra, teraz chce. No i w danym momencie pani już tak mówiła, ja przez pół godziny, ja mówię, wie pan co, mówi, to ja nie wiem, zastanawiam się, powiedz mi, bo ja tak przepraszam, że pani i ty, ja to ogólnie zmieniam, ale powiedz mi tak naprawdę, z czym przyszłaś, czy ty tak naprawdę chcesz się czymś tu teraz zająć, czy chcesz coś posprzątać, bo inaczej, ja mówię, mi nie przeszkadza, jak pójdziesz do domu i w porządku, ja nie liczę, nie wiem, za pierwszą godzinę, cokolwiek. W takim przypadku, jeżeli ktoś się naprawdę nie zdecyduje. Ona mówi, nie, ale ja chcę pracować. W ciągu minuty miałyśmy tak zwany kontrakt. W ciągu minuty wiedziała dokładnie, na czym chcę pracować. Czyli jeżeli dała mi w jakiś sposób taki wybór, że no dobra, bo to nie musimy się nad tym zastanawiać, pójść do domu, może następnym razem do mnie zadzwonić. Czyli od razu była ta motywacja, była ta praktycznie, że cały system się spiął i stwierdził, o nie, no bez przesady, ja tu jestem nie bez przyczyny. Dodatkowo, najczęściej jak ludzie przychodzą, to przyjeżdżają właśnie, mają już taki plan, przyjadę, z czymś tam sobie poradzę. No i ja tak sobie zastanawiam, no dobrze, mówię, no ale z czym przychodzisz, co jest tak naprawdę na dzisiaj? Bo tak naprawdę nasza podświadomość już dawno, dawna wie, z czym my przychodzimy. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy sobie i nagle coś tam nam, to nie jest bez przyczyny. Tak samo jak ludzie czasami się pytają, no tak, ale skąd ja będę wiedział, czy ja sobie czegoś nie wyobrażam, bo każdy by chciał być księżniczką, każdy miał jakiś fantastyczny talent. Nie, nawet gdyby to była nasza wyobraźnia, to po co akurat podsuwa nam takie, a nie inne obrazy? To można sobie na to pozwolić, pomyśleć, dobrze, no to mogę powiedzieć na przykład, no to wyobrażaj sobie dalej, bo czemu akurat
podpowiada ci ta podświadomość ten czy inny obraz. Dodatkowo nawet nie trzeba wierzyć w poprzednie wcielenia, bo na przykład Carl Gustav Jung wierzył w kolektywną podświadomość, taką ogromną, taką, nie wiem, chmurę, taką kolektywną podświadomość, świadomość zbiorczą, tak być może bardziej się po polsku mówi. Czyli to nie musi, nie, my nie musimy, żeby pracować terapią regresji nad czymś, nie musimy wierzyć, że to poprzednie wcielenie było nasze. Wystarczy, że coś nam się pokaże, może jakaś sytuacja z tej zbiorczej świadomości, dzięki któremu nam się problem nagle, nam problem zginie. Mogę podać rzeczywiście kilka przykładów, jak na przykład regresja działa, ja później jeszcze dojdę do tych talentów. To tak, przyszedł do mnie kiedyś pan, przepraszam w ogóle, jakby ktokolwiek, kto u mnie był gdzieś tam, ja używam przykładów, ale tak jak mówię, bezimiennych. Przechodzi do mnie pan i jak to często, panowie przychodzą z całą listą, mają 5-6, dobra, no to musimy dokonać wyboru, tak? No i co ci tak najbardziej przeszkadza? No mówi te bóle głowy, no a od kiedy je masz? No z tego co pamiętam, od 10 lat, no codziennie. Aha, no mówię, no to byłoby fajnie coś z tym zrobić, tak? No tak. No i wchodzimy, no i zadaję pewne pytania, naprowadzam go na to, jak odczuwasz ten ból głowy, czy jest ból z zewnątrz, z wewnątrz, co to jest, czy coś ci rozsadza czaszkę, czy coś tam jest. Nie, czuję jakby było, naprawdę miałbym coś wbite. Mówię coś, no dobra, no to zamykaj oczy, weź kilka głębokich oddechów, poczuj, no co się dzieje, co tam jest wbite. No rzeczywiście mocno, no to mówię, to słuchaj, to tak jakbyś się energetycznie mógł obrócić, patrzysz, no siekiera. Dobra, siekiera. Wtedy wyszliśmy w poprzednie wcielenie, w którym rzeczywiście skończył on życie. Ktoś go rzeczywiście od tyłu podszedł i tą siekierą tam rąbnął. Oczywiście z skutkiem. Niestety zakończyło się życie. Wtedy tak, pracujemy, przechodzimy, regresję robimy tak, że przechodzimy jeszcze raz przez ten moment, bo wtedy, jeżeli była taka nagła śmierć, to człowiek nie ma pojęcia, czemu umarł, co się wydarzyło i czasami to ciało po prostu w tym naszym życiu, pomimo to, że to nie to ciało z tamtego okresu, to ciało jeszcze nam przypomina, kurczę, jest jeszcze coś nierozwiązane, bo to jest jedyna przyczyna, czemu patrzymy w poprzednie wcielenia tak naprawdę, żeby zobaczyć, co jest nierozwiązane, zobaczyć... co ciało tak naprawdę nam mówi. No i oczywiście przeżył pan te momenty, zobaczył dokładnie, co się stało, kto go i za co, bo to jest ważne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, bo to tak samo jak z większością różnych traum, jest ten post-traumatic stress disorder, czyli to jest ten system, to znaczy to, wtedy jak się ma na przykład weteranie z Wietnamu mieli, także wracają i tak naprawdę nie wiedzą, jakie mają te triggers, jakie mają te punkty, że tak naprawdę nic się nie dzieje, oni są na jakiejś imprezie, a tu nagle jeden wielki huk i mężczyźni, żołnierze chowają się nagle pod stół, nie wiedzą dokładnie, co się dzieje, bo tak naprawdę tak, nie ma bitwy, nie ma krwi, nie ma tego zapachu, nie ma paniki, jest tylko jeden wielki huk. Czyli nie wiem, większość z Państwa pewnie słyszało kiedyś o amigdala, czyli to ciałko migdałowate, które odpowiada za fight, flight and freeze, czyli ucieczkę, zamrożenie, i moment do walki. I to reaguje od razu. Czyli najczęściej jest tak, że my, jeżeli coś jest niedokończone, czy to w tym życiu, czy w poprzednich wcieleniach, to wtedy zaczyna się tak, że my mamy tylko jakieś tam części, mamy jakieś takie po prostu taki flashback, takie tylko kawałki i nasz mózg naprawdę latami stara się, żeby coś z tym zrobić, żeby jakoś to sobie w jedną całość skleić. W regresji sklejamy to w jedną całość, że jak się dowiemy, co było przyczyną tego napadu, jak to rzeczywiście wykrwawił się, czy ile tam leżał, jakie były jego przekonania tuż przed momentem śmierci, to wtedy tam można to odpuścić. I to ciało tu i teraz nie musi powtarzać jakiś traum, nie musi pokazywać to znamionami, bliznami i wieloma innymi rzeczami. No i pan, najciekawsze jest to, że jak ludziom czasami się zmienia, to zapominają o tym powiedzieć. Dopiero po kilku miesiącach pan się do mnie zgłasza, mówi, a zapomniałem powiedzieć, już 3 miesiące nie mam bólu głowy. Tak sobie myślałam, no logiczne, siekiery nie ma, naprawdę, bo to jest bardzo takie namacalne, jest bardzo takie praktyczne, nam się wydaje banalne, ale im bardziej banalne wypowiedzi ludzie albo abstrakcyjne, tym łatwiejsze dla terapeuty i dla kogoś, żeby to rzeczywiście wziąć. Może opowiem jeszcze tak, dlaczego ja się zainteresowałam regresją tak naprawdę. Jako dziecko byłam bardzo wrażliwym dzieckiem i na wszystko reagowałam chorobą. U mnie to było zawsze, Małgosi to się nic nie mówi, bo ona oczywiście,
No zaraz zachoruję, tak? Dostaję najbardziej, jeżeli chodzi nawet o no, zapalenie krtani, duszenie się, jakieś tam na kredkę się wywaliłam, tutaj jedna wielka rana, od razu szpitale i tym podobne. Czyli było dużo takich sytuacji, w których moje ciało nie było w stanie odpuścić, nie było w stanie odpuścić tych stresowych sytuacji i po prostu wywalało to ciałem, tak? To może być wysypka, to może być choroba. Ja jako dziecko 4-letnie już zawsze śniłam, że miałam taki sen. Jak miałam 4 lata, to był stan wojenny. Stan wojenny i jako dziecko widziałam te czołgi. Mieszkałam we Wrocławiu, widziałam te czołgi wjeżdżające przez ulicę Legnicką. I był strach. Dziecko nie rozumie zbytnio, ale wie, notuje to, że jest ten strach, że coś się dzieje, ale tego nie rozumie. Kilka dni później zachorowałam, miałam rzeczywiście takie duszenie, zapalenie krtani. Dopiero po latach zrozumiałam, bo od tamtego momentu zaczęły mi się śnić cały czas, że że jest wojna i jakiś Niemiec mnie strzela, po prostu, że zostaję zastrzelona. Dlatego proszę, drodzy Państwo, uważajcie na przykład, znaczy uważajcie, zainteresujcie się też swoimi snami, albo nawet jakimiś obrazami, które mamy, bo to jest naprawdę takie jakby wejście do siebie samego, to nie trzeba przez regresję nawet, to można i medytacją, i wieloma technikami, bo jeżeli jest na przykład sen, który cały czas ma taką samą tematykę i naprawdę taką specyficzną, jak na przykład zastrzelenie, czy postrzelenie, czy uduszenie, czy bo tak na ucieczka przed kimś to może być bardziej takie ogólne, ale takie sny nam najczęściej podpowiadają. Ja miałam wtedy 4 lata i od tamtej pory naprawdę latami ten sen był, że zawsze był ten niemiecki żołnierz. Dopiero jak sama miałam te 26-27 lat, popadłam w taką ciężką depresję, jak sama zaczęłam szukać, to dopiero wtedy odkryłam, że rzeczywiście to było jedno z moich poprzednich wcieleń, ale jako dziecko czułam bardzo dużo. No i mi ogólnie regresja, czy szukanie siebie, czy słuchanie swoich wzorców, talentów, pomogło naprawdę siebie odkryć i dzięki temu zmotywowało, żeby się tego uczyć i pomóc innym. Teraz chciałam nawrócić właśnie do, jeżeli chodzi na przykład o talenty, utracone zdolności, to tak, czym tak naprawdę jest talent? Talent to jest czymś, co posiadamy, co posiadaliśmy. Talent czasami może być takim ogromnym pragnieniem. Ja uczyłam się w szkole holenderskiej i my zawsze tam mówimy, że jeżeli ktoś ma takie ogromne pragnienie, o chciałbym malować, albo chciałbym pięknie tańczyć, chciałbym latać, cokolwiek, to zawsze jest to, że nie możemy mieć czegoś takiego głębokiego pragnienia, jeżeli tego nie znamy. Tak samo jak od razu mamy do czegoś czy do kogoś gdzieś tam awersję ogromną, to też jest ta pamięć komórkowa. Jeżeli naprawdę czegoś od razu nienawidzimy, a nie mieliśmy nawet niczego z tym wspólnego, tak? Nie wiem, boimy się wody, a w życiu nie mamy jakiejś takiej pamięci, że cokolwiek z tą wodą było, to może być naprawdę, jest naprawdę strach z poprzednim wcieleń. Moją taką, czyli talent tak naprawdę jest pragnienie, to, że my pragniemy, wrócić do czegoś. Pragniemy wrócić, bo wiemy, że to kiedyś potrafiliśmy. Co mogło się wydarzyć, jeżeli chodzi o to życie, czy o inne talenty? Wyobraźcie sobie na przykład dziecko w szkole, tak? Jest ta szkoła, już nie będę mówić dużo o systemie edukacyjnym, bo to naprawdę jest do dupy, bo gdybyśmy dzieci naprawdę od samego początku uczyli zaglądania w siebie, medytacji, spoglądania na innego, odczuwania energii, no tak jak zwierzęta, praktycznie rozwalania tych wszystkich, coś się wydarzy, upadnę i pierwsze co my robimy, to podbiegamy do dziecka, ojej, no chodź, przytulę cię, a dziecko naprawdę, ten pierwszy taki system nasz, to my musimy się wytrząść, zapamiętajcie, jakby cokolwiek, wytrząść, wypłakać, bo to jest taki system zachowawczy, to jest po prostu to wyrzucenie tego wszystkiego, bo inaczej to naprawdę zamyka się i wtedy energia w jakiś sposób inne ujście sobie znajduje w naszym ciele. Do czego zmierzam jeszcze, jeżeli chodzi o talent? Tak, właśnie na przykład takie małe dziecko w podstawówce rysuje i naprawdę ma takie, że słońce jest zielone, kaczka jest, nie wiem, pomarańczowa, ziemia jest fioletowa, a mam na przykład taką panią nauczycielkę, która chce rzeczywiście nauczyć te dzieci, że te wszystkie kolory, to tak, słońce ma być żółte, ziemia ma być, no wiadomo, brązowa, trawka ma być zielona. To takie dziecko, przychodząc w takim momencie takiego kreowania, takiego talentu, takiego naprawdę transu, bo to jest trans, przychodzi, a ta nauczycielka mówi, no to Jasiek, no coś ty tu zrobił, no weź bez przesady, no. Albo czasami jeszcze się wydarza, że po prostu ci nauczyciele jeszcze, no to popatrz, jeżeli akurat będzie taka pani, która dziecka niezbyt lubi, a której zachodzi za skórę, bo może jest za bardzo ruchliwe, to wtedy jeszcze może go naprawdę ośmieszyć. No i to są takie momenty, które wtedy, na przykład taki Jasiu się wtedy zamyka.
bo on uważa, to co on wykreował, i najgorsze jest to, że jeżeli jest taki moment takiego szczęścia, euforii i transu, to wtedy trauma najbardziej uderza. Mogę nawet podać tu przykład, na przykład koncerty recytatorskie. Ja jako dziecko chodziłam na koncerty recytatorskie, bo na konkursy, no bo pani uznała, że akurat recytowanie mi tam super idzie. Ale wyobraźcie sobie, że miałam też koleżanki, które w klasie stawały, nie były w stanie nawet jednego wierszyka wydukać, ale to najczęściej było poprzedzane tym, że dziecko stoi, że próbuje gdzieś tam na scenie, czy wszyscy śpiewają, ono ma na przykład jedno tylko zdanie i wychodzi i widzi tych wszystkich ludzi, jest... Nie wie, co ze sobą zrobić, no bo wszyscy się na niego patrzą, tak? Dzieci odczuwają energetycznie jeszcze bardziej wszystko, ten wzrok, czy pozytywny, czy nawet praktycznie neutralny. To są po prostu oczy, które na przykład patrzą się. I to dziecko na przykład zamyka się całkiem, że zdusi to w sobie, będzie się wstydziło, ktoś się tam zaśmieje, a ono jeszcze odbierze to, że to może jego własna wina. I w takim przypadku to może naprawdę dziecko, które naprawdę ma super wiele do powiedzenia, naprawdę ma kreację i twórczość taką ogromną, czy poezję, ale w tym momencie się to zablokuje i to nam naprawdę może przeszkadzać w wieku dorosłym tak samo, bo wtedy musimy na przykład, nie wiem, jakąś prezentację w pracy czy gdzieś i stajemy i nagle nam się przypomina i my zastygamy i znów jesteśmy tym 6-7-latkiem, który tam stoi na tej scenie i nie wiedząc, to jest najciekawsze, że niektórzy ludzie mówią, a nie, to ja już przeszłam, nie, związek z mamą, z tatą, z byłym, absolutnie, a ja już sobie z tym poradziłam. No i tak, ciekawe, no w takich przypadkach najczęściej i najfajniej jest zwrócić uwagę na ciało. Jak sobie poradziłam, a na przykład ktoś się tak wygina, albo jakoś inaczej patrzy, albo kontynuuje temat, to o to chodzi, że głowa nasza sobie poradziła, a nie fizyczna, czy nasze ciało rzeczywiście fizyczne i nasze emocje. Co do talentów, czemu warto właśnie patrzeć i sięgać po te talenty, bo naprawdę te talenty to są... Najczęściej ukryte. Najczęściej są ukryte pod jakąś traumą w wieku dziecięcym, albo na przykład wyobraź sobie, że to dziecko, które naprawdę zamyka się w sobie na tym przemówieniu, mogło być mieć też poprzednie wcielenie, które jest takie, że rzeczywiście przemawiało do wielu ludzi i miało co do powiedzenia, ale nie podobało się to władzom i ktoś został rzeczywiście skrócony o głowę. I taka pamięć może zostać. Ja sama miałam doświadczenie, że jak przemawiałam przed grupami, to się nie spodobało i no niestety, jak kiedyś to robiono, język został ucięty. Czyli praktycznie taka część tej niemowy. Naprawdę dużo mnie to kosztowało w dorosłym wieku, żeby jeszcze to sobie posprzątać, bo ja mam takie parcie, żeby naprawdę zapalić te iskierki. Ludzi naprawdę, tak jak przekonać do tego naprawdę posuńcie się do tyłu tak naprawdę w regresję, żeby ponowić, żeby zrobić te kroki do przodu. Czyli praktycznie kroczkami do tyłu prowadzimy wielkie kroki do przodu. Dobrze. Coś, co znamy. Proszę powiedzieć, że jakoś Państwo mają teraz pytania, bo jak nie, to pójdę dalej. Jakimkolwiek. Dobra. To tak. Tak. Może kilka przykładów. Tak naprawdę ten talent nasz też może być zakopany nie tylko w poprzednich wcieleniach, ale też w pracy z wewnętrznym dzieckiem. Tak naprawdę, tak jak mówiłam o tym kilkulatku, który tam stoi jeszcze na tym podium i się boi w ogóle cokolwiek powiedzieć. Jeżeli się boi cokolwiek powiedzieć, to tak naprawdę w pracy z regresją, jak ja pracuję z wewnętrznym dzieckiem, to my wracamy się po to dziecko. To my wracamy, wyciągamy rzeczywiście, ja wtedy użyłam wizualizacji, to wejdź do tego pokoju, wyciągnij stamtąd tą małą dziewczynkę, bo ona nadal tam stoi i zaopiekuj się nią, przytul się nią i powiedz jej tak naprawdę, że wtedy nie było nikogo, kto by się nią mógł zaopiekować, ale teraz jesteś ty i dzięki tobie uleczyć. I to wydaje się takie banalne, takie proste, ale naprawdę są to fantastyczne leczące techniki. Dobra. Opowiem Państwu na przykład jeszcze, jakie mogą być dziwne. Pracowałam kiedyś z panią, że nasza podświadomość naprawdę sobie dziwne skoki robi. To nie tak, że od razu, że myśmy się utopili, to od razu się w tym życiu boimy wody. To akurat tak nie musi być na przykład. To może być troszeczkę inaczej, bardziej niuansowane. Przyszła do mnie pani, która miała problem z tym, żeby
tak naprawdę połączyć się z kimś. Wiele związków było takich, że na przykład trafiała czy wybierała tak naprawdę, bo ja wiesz, że to są nasze wybory też, mężczyzn, którzy ją nie szanowali, czy ją bili, czy rzeczywiście nie mogła jakoś emocjonalnie się z nimi połączyć. Co się okazało? Wchodzimy w regresję i pani doświadcza się, no w tym życiu, jako 7-letnia dziewczynka, okazuje się, że mieszkali gdzieś w jakiejś zagrodzie, to znaczy w jakimś małym miasteczku i ona nagle, jako 7-letnia dziewczynka, wchodzi do stodołu. I co się dzieje? W stodole zobaczyła, że wisi z 5 czy 10 psów. Ojciec powiesił psy, które mu zjadały kury. Po prostu powiesił je na sznurku. I to dziecko, powiedzmy tam, nie wiem, 7-letnie, wchodzi i widzi. I ta osoba, i nagle, wyobraźcie sobie, co się dzieje. Serce się całkowicie zatyka. Po prostu jest brak zaufania do kogokolwiek. Ojciec, matka, to są osoby najbliższe. Jeżeli tam w takich momentach coś się wydarzyło, że my patrzymy na nich jako na potwora, no bo w takim momencie naprawdę można by tak spojrzeć, to wtedy ona po prostu zamknęła jej się całkowicie serce na cokolwiek. Nawet po części, jak mówiła, trochę nawet nadawanie takiej pełnej miłości swojemu własnemu dziecku. Czyli to nie muszą być wydarzenia, które są bardzo podobne, ale wydarzenia, które na przykład nam się wydają drobne i banalne, mogą mieć ogromne konsekwencje. Przykładem było tak, że na przykład przyszedł mężczyzna i on ma cały czas takie przekonanie, że jemu nigdy nikt nie pomoże, on zawsze sobie musi poradzić sam. Część z nas na pewno to zna, tak? Że jak mam liczyć, to jak liczysz na kogoś, to licz tylko na siebie, tak? Jedno. W każdym razie wchodzimy w regresję i co się okazuje? Cztero czy pięciolatek i mama go prowadzi do żłobka. Żłobka, czy to tam już taki przedszkolny wiek. I co kiedyś robiono oczywiście, że no czasami jest najlepiej, jak pani go zostawi, przepchnie go przez te drzwi i pójdzie sobie, tak? Bo nie będzie dramy, nie będzie ten i sobie jakoś to dziecko poradzi. Chłopczyk wchodzi z jakimś tam misiem. Mama go rzeczywiście z bólem w sercu wpycha do tego żłobka, zamyka drzwi i ucieka. Mama płacze, dziecko nagle wchodzi i tak. Ma do wyboru, nagle jest szok, obraca się, nikogo nie ma, nikogo nie zna. Podchodzi pani przedszkolanka, która jest bardzo miła, ale niestety w takim momencie dziecko staje. Dzieci do wieku 7 lat są tak naprawdę praktycznie w stałym transie. Są takim fantastycznym połączeniem z górą, z kosmosem, że dzieci naprawdę o wiele więcej rzeczy zbierają, o wiele więcej rzeczy odczuwają. Ten chłopiec wchodzi, trzyma tego misia, nawet nie zaczął płakać, ale poczuł po prostu takie głębokie przekonanie, teraz to mi już nikt nie pomoże. I tak mu to zostało. Siadł i tak naprawdę może uśmiechnął się, zaczął udawać, że nic się nie dzieje, ale tak naprawdę w środku część jego tak jakby zasnęła, obumarła, została jeszcze tam. Czyli co robimy praktycznie w regresjach? Wracamy się do tych momentów. Wracamy się po tego chłopca, który tam stoi. I on go sam, jako swój teraz dorosły, ta dorosła część jego po niego wychodzi. I to są naprawdę bardzo uleczające, bardzo fantastyczne sesje. Dobrze, czas sprawdzę, ile jeszcze mam czasu. Dobra. To proszę mi powiedzieć, czy do tego są jakieś pytania? Proszę. Jakie najciekawsze dary? To tak. Najciekawsze dary było, po części był taki, tak naprawdę może, no, to tak, powiem na przykład o sobie, bo dzięki temu akurat ten tatuaż wyszedł, tak, że ja szukając swoich poprzednich wcieleń, napotykałam się najczęściej na takie ciężkie, takie krwawe, że albo trzeba było walczyć, byłeś tą ofiarą, albo no, napotykałeś też na kata, tak, no bo mamy te życia jako ofiar, takie karmiczne i darmiczne, tak, że jesteśmy też jako katem. Ja już pewnie też miałam tak dosyć, kurczę, no ile tego jeszcze zobaczę, tak? No wiadomo, jeżeli zabiłam gdzieś tam kiedyś tysiące ludzi, no to muszę jakoś to odkupić, prawda? Nie bez przyczyny najprawdopodobniej praca z terapią i w jakiś sposób pomaganie, tak czy inaczej ludziom, takie przesłanie. Ale poszłam na właśnie, bo szukałam takich talentów, poszłam do nauczycielki, na wizualizację i tam się okazało, że miałam też takie życia w jakiejś świątyni i tam było dużo kapłanów, kapłanek i to było pierwsze życie, które było takie silne, intensywne, ale z ogromną mocą i tą mocą tak naprawdę to był spokój i głęboka wiara.
I ja czułam, że mam właśnie takie bransolety na rękach i czułam, właśnie dlatego też poczułam, że ja chciałam tą bransoletę sobie na zawsze. I pamiętam, że to było nawet tak w stanie, że ja wierzę, że kiedyś tak ludzie mieli i czy to można by ich nazwać druidami, cokolwiek, bo ja nie zawsze się skupiam na tym, jaki to wiek, gdzie, kiedy. Czasami nawet nie jest to zbytnio interesujące, tak? Jeżeli mi to ma w czymś pomóc, albo odkryć talent, albo coś mi wyczyścić, to wtedy pomoże. I ja pamiętam, że ta kobieta już w zaawansowanym wieku, ona się kładła i decydowała, że umiera i umarła. No to było naprawdę, jak dla mnie to był taki, i to było wspólnego ze spokojem w środku, ale też taki dar, że po prostu wszystko, co jest, to jest. No i to jest naprawdę, no to może się wydawać banalne, ale to jest takie, jeżeli się tak odczuję, to naprawdę doświadczenia są mistyczne. Dodatkowo ktoś, kto się w ogóle bał na przykład tańczyć. Ja odkryłam, ja jak byłam mała, to absolutnie się bałam tańczyć. No siostra tańczyła i wszędzie, i mama tańczy, a ja tak miałam, choroba, nie, no bez przesady, no muszę się czegoś napić, żeby w jakiś sposób te kilka kroków postawić, tak? A później zaczęłam się właśnie zajmować regresją, poszłam też na taniec z brzucha, żeby odkryć tą swoją wewnętrzną kobiecość i naprawdę znalazłam kilka żyć jako tancerki, no i idealnie. Czyli tak naprawdę ja nie zawsze skupiam się na szukaniu talentów, ale najczęściej, jeżeli za większości traumami są te talenty, my je tak naprawdę odkrywamy przez przypadek. Można też pójść i zrobić sobie taką regresję eksploracyjną, że idziesz, że rzeczywiście, przejdź i zobacz, przejdź w takie życie, w którym miałaś naprawdę wielki, ogromny talent. Pisarski, na przykład miałam osoby, które później zaczęły pisać książki, bo doświadczyły się w tym życiu, ja mówię, no dobrze, spojrzyj na tą książkę, dotknij ją, poczuj tą dumę, jaką czujesz kreację, tworzenie. Właśnie w takim... Tak naprawdę dużo takich wspaniałych tych. Dobrze, to ile jeszcze mamy czasu, Krysiu? Powiedz mi, ile jeszcze mam czasu mniej więcej? 10 minut, tak? Bo chcę wiedzieć, czy zdążę. Aha, no to 12 minut, dobrze. Dobrze, no to tak. To wiecie co, to możemy sobie taki, eksperyment to nie jest eksperyment, ale zrobić sobie tak, możemy sobie zrobić taką małą wizualizację, krótką wizualizację. Kto chce, może sobie zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich oddechów, poczuć, że tu siedzi tutaj, czy na karimacie, czy na krzesełku, poczujcie, że rzeczywiście pośladki wam dotykają, pośladki czy kręgosłup wam dotykają ziemi. Poczujcie głęboki wdech i chciałam was poprosić, żebyście przeszli do miejsca, w którym chętnie przebywacie. To może być pokój, to może być miejsce jakieś otwarte w przyrodzie. I zobaczcie, jakie to miejsce. Miejsce, w którym chętnie przebywacie i w którym bardzo dobrze się czujecie. Jeżeli jest to jakieś miejsce w przyrodzie, to sobie zobaczycie, że dookoła tego miejsca robi się taka ogromna, piękna, energetyczna, złota kula, że tylko to, co wy zaprosicie do środka, to tylko to akurat do was przyjdzie. I teraz spojrzyjcie, jeżeli to jest pokój, to zobaczycie, że są drzwi. Spojrzyjcie na drzwi. Jeżeli to jest na przykład las albo jakaś piękna plaża, to zobaczycie, że od lewej strony nadchodzi ta część wasza, która ma w sobie ten talent, który jest teraz gotowy, aby go odkryć. Powoli z lewej strony albo wchodzi przez drzwi, nadchodzi ta część ciebie z najpiękniejszym talentem, który w tym momencie jest już gotowy do ujrzenia, do odkrycia. Może to być osoba, może to być symbol. Jeżeli jest symbol, to uświadomicie sobie to. Być może jest to jakaś wskazówka. Co ten symbol oznacza? Z czym ma wspólnego wasz talent? Jeżeli jest to osoba, to możecie jej zapytać. Zapytać, z czym przychodzisz? Z czym przychodzisz? Być może ta osoba ci odpowie, a być może po prostu w złożonych dłoniach pokaże ci, że ma coś dla ciebie. Ma dla ciebie jakąś wskazówkę. I poczujcie. Poczujcie tą wskazówkę. Jeżeli jesteście na to gotowi, to wrócicie się na chwileczkę, taki mały kawałeczek w czasie, do tego momentu, w którym posiadaliście ten talent.
Wróćcie się w tym momencie, kiedy tak odczuwaliście, potrafiliście ten talent świetnie wykorzystywać do pozytywnego momentu w tamtym okresie, w tamtym życiu, kiedy ten talent był w was, kiedy go czuliście, kiedy się nim dzieliliście. I poczujcie, jakie to uczucie mieć ten dar, mieć ten talent, te zdolności. I teraz chciałam, żebyście wspomnienie tego momentu z tym darem, z tym talentem, wzięli z powrotem do tego przyjemnego miejsca. Wzięli z powrotem do tego miejsca i poczuli, jak ten talent tobie się w tym momencie przyda. Może dodatkowo jeszcze poczujecie, nie tylko jak się przyda, ale jak zaczniecie go używać. Jak go dalej rozwijać, w którym kierunku pójść. Może ostatnio coś już u was w podświadomości się pojawiło. Może się pojawiło coś, co was pchnęło w jakąś stronę, żeby, nie wiem, pójść na kurs, żeby się czegoś nauczyć, książka, która się nagle pojawiła w naszych rękach albo na stole. Tak więc poczujcie, jak będziecie w stanie ten dar zintegrować w tu i teraz. Jeżeli przyszła wraz z tym darem ta osoba, to możecie jeszcze jej zadać jakieś pytania, możecie jej podziękować lub poprosić o dalsze wskazówki. I ona wam je da. Jeżeli już jesteście na to gotowi, to pożegnajcie z tą osobą. Zobaczcie, że ona wraca. Może wracać w kierunku lasu, czy wychodzić, albo wraca po prostu do światła swojej duszy. Wraca do światła swojej duszy, ale przy was zostaje to wspomnienie. Przy was zostaje to wspomnienie, czy może symbol tego talentu, który jest z wami, a najprawdopodobniej jeszcze nie był widoczny. A teraz możecie zacząć go odkrywać. Tak więc weźcie kilka głębokich oddechów. Poczujcie, że jesteście, wracacie tutaj, do tego miejsca, tutaj w Torzymiu, na harmonii kosmosu, na karimacie. Poczujcie swoje ciało, weźcie kilka głębokich oddechów. I powolutku, w swoim czasie, w swoim własnym tempie, kiedy chcecie, otwórzcie oczy. Z całą pamięcią tego, co przed chwilą zobaczyliście. Którzy potrzebują jeszcze więcej czasu, to spokojnie, a mam pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania na podstawie tego może, co zobaczyliście, czy jakieś inne pytania co do wykładu. Cisza. Talent a pieniądze, no ciekawe, ale w jakim sensie pytasz? Czy talentem jest zarabianie pieniędzy, czy chodzi o to, że talent stoi na przeszkodzie? Może być tak, to jest też ciekawe, że tak naprawdę ja wierzę i widzę to, że jeżeli naprawdę wchodzimy w coś i mamy takie odczucie, że używamy tego talentu, że to jest to, to pieniądze przypływają same. To jest naprawdę, że jest to, że na przykład otwieramy się na to, bo to nie jest tak, że my możemy... Są ludzie, którzy na przykład są bardzo utalentowani albo bardzo biedni. Wtedy warto szukać przekonań, jeżeli chodzi o materię. Bo na przykład jest tak, że czasami mieliśmy wcielenia, w których byliśmy bogaci i nieszczęśliwi. My to nazywam takimi kwadracikami. Później mamy życie, byliśmy bogaci i szczęśliwi. Później było życie, w którym byliśmy biedni i szczęśliwi. I było życie, w którym byliśmy biedni i nieszczęśliwi. I to się wtedy szuka, patrzy się na wszystkie te cztery wcielenia, które są ważne
I dzięki temu czasami mogę być przekonanie, że jeżeli jedno z ważniejszych naszych wcieleń było, że byłem jakimś tam bogaczem, ale przez to, że jakoś nie zwracałem uwagi na ludzi, ktoś mi napadł dom, zrabowali mnie, pozabijali, pogwałcili żony i dzieci, to wtedy możemy wziąć ze sobą do tego wcielenia przekonanie, ja nie chcę mieć pieniędzy, bo pieniądze są niebezpieczne. Albo ja przez jakiś okres miałam takie przekonanie, jak ja będę miała pieniądze, duży dom, to ja nie będę szczęśliwa. To też warto sobie takie rzeczy wyczyścić, bo my naprawdę do tego samego tematu materia i pieniądze się poprzyklejało dużo. Wszystko to brudne, to tu i wiadomo, że to są nasze przekonania, czyli otworzyć się też na to, że możemy żyć w tej obfitości, a tak naprawdę też być szczęśliwi i wykorzystywać swoje talenty. A jest bardzo, bardzo często, jeżeli chodzi o ten, nawet nie jeżeli chodzi o talent, a jeżeli chodzi o przekonania o pieniądzach, że ludzie sami to blokują. Tak więc w tym kierunku. Ktoś jeszcze jakieś ma pytanie? Czy? Ja mam pytanko. Tak? Może jakieś takie praktyczne wskazówki, jak pracować tak sobie samemu właśnie z regresją taką, jak to... Ja wiem, ale wiesz co, ja ci powiem tak, że można sobie, ja na przykład sama takie drobne jakieś tam sesje na sobie, ale czasami ludzie puszczają sobie właśnie taką prowadzenie i regresję. No i tak, ja do tego mam trochę... Wyobraź sobie, że wejdziesz w tą regresję, a wejdziesz w jakiś moment, który jesteś jakimś młodym dzieckiem ofiarowanym w jakimś rytuale satanistycznym. To jest naprawdę, to jest szansa, że będziesz w tym leżał przez 5, 6, 7 godzin. To są ciężkie rzeczy, dlatego można medytację, można wizualizację, absolutnie, ale czasami trzeba uważać z regresją, bo nigdy nie wiadomo, w co się tam tak naprawdę wejdzie. I jeżeli już coś, to użyj takiej wizualizacji, że po na przykład 5-10 minutach ktoś cię dalej z tego wyprowadzi. Bo w jaki sposób ty się sam nie wyprowadzisz wtedy, jak nie masz na przykład większego doświadczenia albo ogólnie nie pracujesz z tym, to nie wyprowadzisz siebie sam, a wystarczy tylko powiedzieć, przejdź do pierwszego następnego momentu i wtedy przechodzisz. Bo naprawdę czasami wychodzą takie bardzo ciężkie rzeczy. A pracować można, słuchaj, ty możesz sobie dużo rzeczy wizualizować. Ja zapraszam do pracy nad wewnętrznym dzieckiem na przykład. To też. No właśnie, wiesz, wyobraź sobie, że na przykład kłócisz się z kolegą i ty jesteś gdzieś i wkurzasz. Czujesz, że ktoś cię obraził, ale tak naprawdę ta twoja złość nie jest adekwatna w ogóle do tego wydarzenia, tak? Ja na przykład wtedy, bo ja mam takie, że złość jest taka, wiesz, aktywna, tutaj ja smutku, to tak gorzej, sorry, dobrze. I złość jest taka aktywna, taka ognista. I wyobraź sobie, że wtedy ja na przykład sobie zamykam oczy i sobie zastanawiam się, ile ta Małgosia, bo jak masz na imię? Konrad. Ile ten Konrad ma lat, który teraz, wiesz, przejął kierowanie. I wtedy widzisz, tak jak możesz sobie zrobić taką wizualizację, zapraszasz go do pokoju, widzisz i wystarczy, że mu powiesz, widzę cię. W całym może twoim bólu, w całym... Ty wtedy jesteś ratownikiem i bezpieczeństwem i fantastyczną istotą tego swojego własnego wewnętrznego dziecka. To możesz robić zawsze. Przytulić, powiedzieć, ja cię widzę, przede wszystkim widzieć, bo to, że zostaliśmy niezauważeni albo nikt nie zauważył naszych emocji, uczuć, to jest wtedy właśnie, czyli widzę cię, od teraz już cię nie opuszczę, będziesz przy mnie. Tak więc to możesz sobie robić zawsze, nawet kilka razy. Za każdym razem, jak czujesz, że coś jest nieadekwatne, bo my nigdy nie reagujemy na tą sytuację tu i teraz. Najczęściej reagujemy na coś z dzieciństwa czy z poprzednich wcieleń. Dlatego, tak jak mówię, dziękuję serdecznie Państwu i bardzo zapraszam do pracy nad sobą, tak czy inaczej, bo naprawdę to można góry przenosi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci, kochanie. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.